Halo, halo, witam wszystkich. Jak widzicie, Brahim w klatce. Dlaczego? Dlaczego jest smarowany maścią na stan zapalny? Bo został sprawdzony. Okazało się, że żadna noga nie jest złamana, ale prawdopodobnie ma stan zapalny, bo ma jeden staw bardzo rozgrzany. Jest smarowany dwa razy dziennie. A oprócz tego prawdopodobnie doszły problemy z sercem, co u dużych raz się niestety zdarza. Więc został mu ograniczony jakby ruch i sobie siedzi po prostu zamknięty. Będę o niego walczył, zobaczymy jak się sytuacja, że tak powiem, rozkręci. I to wszystko, ale na tą chwilę no jest, ma apetyt, on ma swoje jedzenie, dostaje też więcej witamin, piciu. Siedzi więcej, zdecydowanie odpoczywa, ale o to chodzi w tym momencie, on ma sobie odpoczywać. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Tutaj raczej dobrze wszystko rokuje, ale tu niestety maluszek ma problem. Zachorował. Znaczy ja się w sumie tego spodziewałem, czy wcześniej, czy później do tego dojdzie. No ponieważ no, był z tego okresu zimowego, jest bardzo źle z nim, jest naprawdę osłabiony, ciężko oddycha. Miał katar właśnie, ale u piskląt wiadomo jest to gorzej niż u kur. Dostał antybiotyku, żeby nie było, antybiotyki są w drodze, ale no niestety no nie wygląda to za fajnie, więc niestety myślę, że będzie strata, jak go tu spróbuję, ona się będzie na mnie darła. O, widzicie, ja go próbuję przenieść tam, ale nie jest nim za ciekawie, więc myślę raczej, że niestety nie przeżyje. O, tu przyjaciel Brahmy, już się do niego dobija. Dostał już, jest dwa dni na antybiotyku doustnym, podaję mu, ciężkie jest to, bo ona go strasznie jeszcze pilnuje jednak, ale dodaję mu szczykawką, jej też zabezpieczająco, no ale raczej niestety marny los. Ale no mówię, tego się spodziewałem, całe właśnie szczęście, że nie został on połączony z resztą grupy maluchów, no bo tego się właśnie spodziewałem, że to tak to będzie wyglądało, że tak będzie, że coś może przenieść czy coś, a tamte jednak są zdrowiutkie, jak na razie ruchliwe, więc nie chcę tego łączyć, zakładam też rękawiczki, żeby nic nie przenosi, dezynfekuję ręce jak idę do piskląt, więc żeby lepiej nic nie przenosić ani nic, został on no już tutaj, no niestety prawdopodobnie, no mówię, trudno. Ale jak ma się męczyć później czy coś, ona już znosi jajka, więc jest szansa, że usiądzie drugi raz i więcej piskląt się wykluje. Wtedy będzie na pewno raźniej, będzie no silniejszy. Pamiętajcie to, że okres zimowy, lęgowy, tak jak ona usiadła, jak dobrze pamiętacie, nie był dobrym momentem do wychowywania piskląt, straty były. Więc no niestety zobaczymy, czy po antybiotyku coś się zmieni, czy nie. Na razie dwa dni, szczerze mówiąc, nie ma poprawy. Druga sprawa, miały być nowe kury. Nie będą. Niestety pan koronawirus zepsuł mi lany. Ja tu będę chwilę, ale zaraz idę. Kaczka tak po drugie zniosła pierwsze jajeczko. Chwała jej za to, wielka. No właśnie, sąsiad kosi trawę, więc przejdę tutaj do kurnika. No i tak jak mówiłem, jest koronawirus, Niemcy w końcu zaczęły działać i dzięki temu, i nie dzięki temu, mam wolne do 20 kwietnia. Z jednej strony bardzo mnie to nie cieszy, bo wiadomo co się z tym wiąże, wypłata o wiele niższa. Dzisiaj się wszystkiego więcej też dowiem, ale nie są to na pewno dobre informacje dla mnie. Ale mam czas, żeby tutaj wszystko poogarniać. Choć jest w sumie ogarnięte, nie ma co narzekać, ale chcę pozagrabiać im podwórka i tym podobne. I ze względu koronawirusa mój land został zamknięty, granice i podróżującym. Po drugie, w ogóle turystom nie wolno się dostać do mojego landu, a ja mogę się wydostać z landu, a muszę mieć konkretny powód, a niestety powód zakupu kur i kontaktu z inną osobą, akurat która z czerwonej strefy, jest niemożliwy. Więc zakup kur, no raczej go nie będzie, jest niby, że przesunięte, ale nie wierzę, że to tak się szybko skończy, bo tu liczba zachorowań dziennie to jest już liczba tysięcy więcej, więc nie ma na co to liczyć. Prawdopodobnie też będę zmuszony do domowej kwarantanny, ale że tak powiem, ja do tego tak w ten sposób też pochodzę, ja się, że tak powiem, nie ruszam nigdzie, nie zamierzam się ruszać, więc, że tak powiem, mi to przeszkadzać nie będę.
nie będzie, więc Kochin będzie miał niestety swoją jedną panienkę. No jak widzicie, Kogutek odpoczywa, ale ja go tam porusz, próbuję, żeby chwileczkę wstał. Jest dobrze, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Jeżeli chodzi o Piskleta, już nie będę przechodził teraz, w szczególności, bo dotykałem małego. Się mają bardzo dobrze, rozrabiają, więc jest wszystko ok. A jak tam u was? Jak wam mija kwarantanna? Co u was tych kur? I ogólnie, co tam u was słychać? Piszcie w komentarzach, a ja was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się.